Rafał, to był taki mecz, gdzie praktycznie wszystko nam się udawało. Można powiedzieć, że w końcu, oprócz dobrej gry, też nam dopisało troszkę szczęścia. Czy ja wiem, że szczęścia? Wydaje mi się, że po prostu dzisiaj ten mecz kontrolowaliśmy od samego początku do ostatniej minuty i widać było, że naprawdę dobrze graliśmy, kontrolowaliśmy grę, strzeliśmy bramki i wydaje się, że zasłużenie wygraliśmy. Wygrana w pełni zasłużona, ale fajnie też wyglądało to z perspektywy trybun, bo widać było po was tą radość gry. No tak, oczywiście. Wiadomo, że kiedy się wygrywa, gra się coraz bardziej swobodnie, więcej rzeczy wychodzi i na pewno cieszymy się też z tego, że pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie, więc podwójna radość i obyśmy kolejne punkty zdobywali częściej niż ostatnio. To też taki ważny mecz dla ciebie, bo pierwsza bramka w barwach Puszczyny Połomice. No oczywiście, że tak. Kilka czy kilkanaście tych kolejek ligowych musiałem czekać i w końcu się doczekałem i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Dzisiaj się cieszymy, ale środa już kolejne spotkanie. Mecz z Beniaminkiem. Myślę, że teraz w zupełnie innych nastrojach, w bardzo dobrych nastrojach pojedziecie do Polkowic. No na pewno tak, ale nie możemy też popadać w euforię, bo nie jesteśmy na takim miejscu w tabeli, że możemy osiąść na laurach, tylko musimy zbierać te punkty i na pewno teraz musimy odpocząć i w środę dobrze się przygotować do spotkania w Polkowicach.